Yo, cześć, siemanko, widzowie. W tym odcinku powiem wam o nowej współpracy Fortnite'a. No i w ramach tej współpracy jest dostępna darmowa lotnia do odebrania w Fortnite'cie. No i w tym odcinku powiem wam, jak ją odebrać, jak ona wygląda i tak dalej, i tak dalej. A ja nowe osoby jeszcze zachęcam do subskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić najnowszych filmów na tym kanale i być po prostu ze wszystkimi filmami na bieżąco. A już bez pewnego przedłużania zapraszam was do odcinka. No i właśnie nadchodząca do Fortnite'a kolaboracja, to jest kolaboracja Fortnite'a z Tiny Tina's Wonderlands. Jest to gra RPG z widokiem z pierwszej osoby. No i producentem tej gry jest Gearbox Software. No i ta gierka to jest następca Borderlands 2 Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. Jeżeli gracie na konsoli, na Xboxie bądź PlayStation, to ta gra również jest dostępna. Ale przejdźmy do tego, jak będzie wyglądać ta lotnia, która jest do zdobycia za darmo poprzez właśnie tą kolaborację. No i wygląda ona w ten sposób. Nazywa się ona Diamond Pony. Wygląda ona całkiem spoko. Jeszcze na sam koniec zostaje was z trailerem właśnie tej lotni i zobaczycie sobie, jak ona wygląda w grze już po prostu. A w tym momencie przejdźmy do tego, jak tego skina do lotni sobie odebrać. No okej, widzowie, żeby odebrać sobie tą lotnię, to musimy wejść sobie w sklep na Epic Games Store. Czyli w sumie musimy wejść w Epic Games Launcher i tutaj mamy takie coś Tiny Tina's Wonderlands x Fortnite. Zdobyć lotnię diamentowy kucyś, kup Tiny Tina's Wonderlands w przyprzedaży w Epic Games Store, aby zdobyć fantastyczny lotnię diamentowy kucyś Fortnite. Jeżeli chcecie na przykład pograć w tą gierkę, to jest naprawdę spoko, 250 zł ona kosztuje, no do najtańszych nie należy. W sumie jest jedną z droższych gier, ale jeżeli lubicie RPG i tak dalej, no to myślę, że możecie sobie kupić tą gierkę na spokojnie. Ale jeżeli chcecie zdobyć tylko lotnię do Fortnite'a diamentowy kucyś, no to nie opłaca się kupować tej gry, ponieważ 1 kwietnia właśnie ta lotnia wejdzie do sklepu, no i będzie ona kosztowała 1200 V-Bucksów albo 1500. Zobaczymy jeszcze, jak Epic Games to rozwiąże. Ale jeżeli bylibyście zainteresowani tą grą, a na przykład gracie na PlayStation bądź na Xboxie, to w tym momencie powiem wam, jak odblokować sobie tą lotnię poprzez kupienie tej gry, jeżeli gracie w Fortnite na PlayStation bądź Xboxie. Także jedyne, co wystarczy zrobić, to kupić sobie tą grę na Epic Games Store, po prostu na waszym koncie Epic Games, a to konto Epic Games, na którym gracie w Fortnite, wystarczy, że połączycie z PlayStation i Xboxem. Prawdopodobnie to już macie zrobione, jeżeli gracie właśnie na konsolach. No i w tym momencie otrzymacie tą lotnię. A to już by było na tyle w tym odcinku, widzowie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę pod odcinkiem, a nowe osoby, żeby zostawiły suba. No i również pamiętajcie o tym, że ta lotnia do sklepu wejdzie 1 kwietnia. A już was zostawiam z trailerem i wyglądem w gierce właśnie tej lotni. Trzymajcie się i cześć!